W poprzedniej lekcji dowiedziałeś się, czym są wyjątki, w jaki sposób je się rzuca, w jaki sposób je się łapie. W tej lekcji zbudujemy własną klasę wyjątku. Również powiem Tobie, w jaki sposób z nich korzystać i gdzie wyjątków nie należy używać. Przejdę teraz do edytora, w którym rozpoczniemy budowanie własnej klasy wyjątku. Stworzyłem sobie jakiś plik, nazywałem go myexception.rb i tak też nazwiemy. Klasę naszego wyjątku. Niech to będzie MyException. Tak jak już mówiłem w lekcji poprzedniej, standardowo taka klasa wyjątku powinna dziedziczyć po standard error. Tak, de facto, to jest taka minimalna wersja. Tyle by nam wystarczyło. Ale dodatkowo będziemy chcieli, aby w naszym przypadku. Zawsze wiadomość, która jest niesiona przez ten wyjątek, wyglądała na przykład w ten sposób. Korzystając z konstrukcji, którą już poznałeś w poprzedniej lekcji, rzucimy teraz wyjątek typu myException. Rozpoczynamy od słowa kluczowego begin. Teraz rzucamy właśnie ten wyjątek, czyli obiekt klasy myException. Możemy sobie oczywiście ten wyjątek złapać i w tej sytuacji coś wyświetlić. W ten sposób zapiszę sobie ten plik. Przejdę teraz do konsoli, gdzie wykonam dokładnie całość tego pliku. Widzimy słowo error. Wrócę z powrotem do edytora i oczywiście w sytuacji, jeśli nie będę łapał tego wyjątku, tylko go rzucę, zobaczę standardową wiadomość, która jest związana z wyjątkiem `MyException`, czyli smutną buźkę. Sprawdźmy to. Tak. I tak się właśnie dzieje. Widzimy tutaj, że wyświetla się. Spodna buźka i jest wyjątek typu MyException. Wyjątki, tak naprawdę ich klasy, możemy wykorzystywać do tego, żeby sterować przepływem programu. I teraz pokażę Ci, jak to mniej więcej można zrobić. Wrócę do edytora. Tutaj zdefiniowaliśmy sobie klasę MyException. Spróbujmy dodać kolejny wyjątek. Niech to będzie coś w stylu NewException. Musi to. Dziejecie po standard error. Niech posiada jakąś standardową wiadomość. W ten sposób. I teraz, w jaki sposób wykorzystać klasę wyjątku do tego, żeby sterować przepływem programu? Rozpoczynamy, jak zwykle, od słówka kluczowego. Begin. Tutaj jest, jest jakiś kod, który będzie się wykonywał. Na przykład może być to wykorzystanie, wywołanie zewnętrznej biblioteki. Nie wiemy, jaki efekt to wywołanie da, nie wiemy, czy skończy się pozytywnie, czy nie. Szkod no, w tym przypadku niech będzie bardzo prosty. Będzie to wywołanie, będzie to wywołanie po prostu rzucenia naszego nowego wyjątku. I następnie korzystając z konstrukcji Rescue i podając. Różne możliwe klasy, jesteśmy w stanie sterować przepływem. Dajmy na to, jeśli złapany jest wyjątek new exception, wówczas chcemy, żeby w konsekwencji wyświetlił się jakiś napis. Natomiast jeśli złapany zostanie wyjątek myException, wówczas chcemy, żeby wyświetlił się inny napis. I w ten sposób możemy sterować sobie przepływem programu właśnie. Należy pamiętać jednak o tym, że jest to konstrukcja i podejście dosyć wyjątkowe. Nie należy tego nadużywać. To nie jest odpowiedni i najbardziej optymalny sposób sterowania Twoim programem, więc proszę używaj to, będąc świadomym konsekwencji. Ten sposób jest dosyć trudny w debugowaniu, czyli w znajdowaniu błędów, bardzo trudny w rozszerzaniu. Nie powinien być nadużywany. Tak jak mówiłem wcześniej, wyjątek to jest obiekt. Posiada kilka użytecznych informacji, które niosą wiadomość o tym, co się wydarzyło i gdzie. No i właśnie, w jaki sposób możemy sobie wykorzystać te informacje, w jaki sposób możemy się dostać w ogóle do obiektu wyjątku. Żeby to pokazać, użyję sobie trochę ten kod, który mamy napisany. Czyli rzucam wyjątkiem. Łapie ten wyjątek. I teraz w jaki sposób mieć dostęp do niego? Otóż należy tutaj dodać strzałkę i nazwę zmiennej, pod którą ten wyjątek będzie widoczny. W tej sytuacji, jeśli wyjątek zostanie złapany przez rescue, to pod zmienną E będziemy mieli do niego dostęp. I takie dwie główne informacje, które możemy sobie wykorzystać, które są niesione przez wyjątek, to oczywiście. Message. No, w naszym przypadku będzie to zawsze ta podwójnie, nieszczęśliwa buźka. Druga informacja to jest backtrace, czyli dokładna lista po kolei plików, przez których przechodzenie spowodowało, że błąd został rzucony. Zapiszę sobie ten plik. I przejdę teraz do konsoli. Mamy tutaj dwie rzeczy. Przede wszystkim wyświetlona informacja, a po drugie dokładne miejsce, które spowodowało rzucenie tego wyjątku, czyli nazwę pliku i numer linii, która spowodowała rzucenie wyjątku.